Jak zrobić samemu przedłużacz? Instrukcja krok po kroku. Dla tych, którzy no, nie umią, a nie chcą stracić dużo pieniędzy, kupując na różnych sklepach internetowych bądź sklepach dookoła siebie różnego rodzaju przedłużki. No, już tu już jest oczywiście rozkręcone są końcóweczki, gniazdko. Wystarczy. O. Tyk. Wszystko będziemy ładnie zaraz zarabiać, skręcać. No i zobaczcie, jak to wygląda. Po obcięciu przewodu pasowałoby zarobić końcówki z obu stron, tak aby możliwe było podłączenie tego do gniazdka i wtyczki. Gdy już natniemy izolację, pasowałoby teraz ją ściągnąć. Mamy, jak widać, trzy przewody. Żółto-zielony, brązowy, niebieski. Żółto-zielony to uziemienie, brązowy faza, niebieski N. A oto końcówki przewodów, już zarobione, z tulejkami. Zaraz zaczynamy montaż do gniazdka. Jak już widać, wtyczka jest podłączona. Teraz będę ją składał i zabierał się za drugą stronę. To samo robimy z drugiej strony. Ja również zakładam tulejki. No, jak to może, no, ja mam, posiadam tulejki, więc je zakładam. No i tak to wszystko wygląda po montażu. Koszt, myślę, takiego przedłużacza jest niewielki. 3 metry przewodu, wtyczka, końcówka. No. Przewód 3 × 1,5. Wystarczający. Gdziekolwiek byście kupili, wydacie pewnie około 15 zł.